Cześć, dzień dobry moi mili. Chciałam nawet dzisiaj znaleźć dla Was nową miejscówkę, bo jestem w domu życia na Vedic Art, który prowadzę od czwartku. Ale tak się składa, że akurat w tym miejscu, gdzie jestem w tej chwili, mam taką opcję, że mogę postawić swobodnie telefon, nie muszę go trzymać i mogę spokojnie do Was mówić. Więc na koniec może jeszcze dogram kawałek, żeście sobie zobaczyli kawałeczek tej przestrzeni, bo jest po prostu cudownie. Jestem z prawej strony, mam las, który należy do tej posesji. Tutaj prawie w nos mnie dotykają piękne rośliny. Przede mną, za mną, wszędzie trawa zielona, jest po prostu cudownie. Jestem po jodze, jestem po medytacji i przychodzę do Was dzisiaj z takim refleksem z wczoraj, ponieważ każdy dzień na warsztacie, na kursie podsumowujemy sobie z dziewczynami, z uczestniczkami i przychodzą do nas ważne, bardzo ważne, czasem bardzo głębokie refleksje. Wczoraj był chyba taki przełomowy też moment dla wielu z dziewczyn, gdzie coś się zamknęło starego, a to dopiero drugi dzień był. Jakieś ograniczenia, jakieś schematy, jakieś przekonania i zrobiło się miejsce na nowe, coś się uwolniło, więc to jest takie cudowne uczucie. Nawet nazwałyśmy je takim uwalnianiem, w zasadzie nie uwalnianiem, aktywizowaniem punktu VA, jak Vedic Art, ale zobaczę, czy wdrożę to określenie na stałe. Taki spontan, który nas rozbawił, ale jednocześnie jakby utwierdził, że rzeczywiście przychodzi taki moment w pracy nad sobą, kiedy nastaje ten cud. Ten taki piękny kawałeczek nas wychodzi na jaw, który był przykryty przez jakieś stare traumy, często schematy, wzorce i te wszystkie ograniczenia, które nie pozwalały w pełni żyć, więc no, jest to taki punkt, który się aktywizuje. Chciałam dzisiaj nawiązać do lekkiego życia i do takiego sformułowania, które wczoraj wybrzmiało, o odwiązywaniu się albo odklejaniu się, jak wolicie. Niektórzy mówią, że nie da się lekko żyć, bo życie jest ciężkie i że jest coraz gorzej i że kiedyś było lepiej i że w ogóle to już będzie strasznie i że w ogóle nie, jakby nie ma dla nich takiego konceptu, że życie może być lekkie. My tu pracujemy nad tym, żeby życie było lekkie. Nie dlatego, że ono nam przynosi same lekkie rzeczy, tylko dlatego, że mamy w sobie już tę wolność, która sprawia, że możemy lekko żyć, czyli inaczej interpretować rzeczywistość. A wiąże się to po prostu, żebyście też mieli jakby takie rozumienie mojego konceptu lekkiego życia. Ono następuje wtedy, kiedy jest połączenie, kiedy się łączysz z wyższą energią, kiedy łączysz się z wyższym ja, kiedy łączysz się ze sobą samą, kiedy łączysz się z Bogiem, kiedy łączysz się z Wszechświatem. Każdy z Was, każda z Was będzie miała swoje określenie na tę siłę, która jest większa od Was, na tę moc, która jest większa od Was, na prowadzenie, na ten stan, w którym jesteś, kiedy ufasz sobie i ufasz temu, że jesteś prowadzona. I wtedy Twoje wybory, wtedy Twoje decyzje, wtedy Twoja interpretacja życia staje się lżejsza, bo masz poczucie w sobie tego, że nie jesteś z tym sama, że jest coś większego, co ma większy i jeszcze lepszy plan na ciebie, na twoje życie, niż ty sama mogłabyś sobie wymyślić i ułożyć. Czasem nam się wydaje, że my wiemy najlepiej, co jest dla nas dobre, gdzie powinnyśmy, jak powinniśmy żyć. Jak się to nie udaje, to się wkurzamy, obrażamy się na życie, obrażamy się na świat, podczas gdy zawierzając, że jest ta moc, która nas prowadzi, Stwórca. Na Vedic też używamy takiego określenia jak bogini sztuki, która nas prowadzi. Więc jeśli pozwolisz sobie być prowadzoną, to życie zaczyna być lekkie. I to się dzieje wtedy, kiedy znów dasz sobie zgodę, kiedy pozwolisz sobie na to, żeby odkleić się, odwiązać się od przekonań, od myślenia, że życie nie może być lekkie, od starych wydarzeń, które miały miejsce w Twoim życiu, które miały miejsce w życiu kilku pokoleń wstecz przed Tobą.
które dzisiaj, jeśli nie masz świadomości tego, nosisz ze sobą i one powodują to, że nie jesteś, nie masz możliwości myśleć, a dalej myśleć, czuć, mieć emocji w sobie, zachowań, które sprawiają, że jest możliwe dla ciebie życie lekkim życiem. Więc to odwiązanie się od różnego typu sformułowań, takich jak nie mogę, muszę sama, mogę tylko na siebie liczyć, albo muszę być niezależna. To jest jedno z moich, które ja miałam. Wiozłam je przez całe życie, ze 40 parę lat. Widzę wszystkie ciemne strony mojego życia, które wyewoluowały w tym przekonaniu, ale też widzę piękne strony, które pozwoliły mi to w ogóle zauważyć i wejść na drogę do siebie, wrócić do domu, jak to się pięknie mówi, uwielbiam to określenie, kiedy czujesz w sercu tę błogość, że nie jesteś sama na tym świecie. Nie tylko, że masz sprzymierzeńców wśród ludzi, ale też masz sprzymierzeńców wśród aniołów, wśród... No właśnie, jak sobie chcecie nazwać wszechświata, uniwersu, Boga, tego wszystkiego, co stanowi to, że my czujemy, że nie jesteśmy same. I to jest ten piękny stan i piękny moment połączenia. I wczoraj no tak bardzo mocno nam to wybrzmiało, że wtedy właśnie, kiedy tkwimy w przekonaniach, które już nie są i w ogóle nigdy prawdopodobnie nie były nasze, to połączenie się zrywa. Nie ma tego połączenia. I wtedy staje się życie ciężkie, bo jesteśmy same, tyramy, zakładamy to sobie na plecy, wkładamy w tą taczkę i idziemy, podczas gdy jako kobiety w szczególności nie jesteśmy stworzone do tego, żeby nosić ciężary, żeby mówić sobie, że bez nas to już cały świat się zawali. Świat będzie dalej istniał, a ty możesz żyć w lekkości, w cieszeniu się kobiecością, w docenianiu swojej empatii, w docenianiu tego, że potrafisz czytać ze swojej intuicji. I tak samo dla mężczyzn te cięższe rzeczy, które jest nam, kobietom, trudniej wykonywać, są przestrzenią do rozwoju dla nich, bo mogą stanąć do swojego męskiego. Mogą stać się mężczyznami, kiedy mają przestrzeń, żeby móc nas wesprzeć. Ale to odrębny temat o kobiecej, żeńskiej energii. Ściskam was i całuję o poranku mocno. To znów jest taka pora, że w zasadzie zaczyna się śniadanie, więc ja już się będę stąd zaraz zbierać i idę też nakarmić się czymś dobrym. I myślami, i no właśnie, ile tego karmienia pięknego, nie? I myślami, i stanami, i jogą, i medytacją, i tym wszystkim. I teraz jeszcze ktoś pięknie przygotowuje śniadanie, także z domu życia was mocno pozdrawiam, a my dziś zaczynamy trzeci dzień i cztery kolejne klucze Vedic, które uwalniają właśnie do tych pięknych stanów swobodnego życia swoim życiem, odkrywania siebie. No i bycia szczęśliwą. Jedna z dziewczyn miała taką intencję, że mam wszystko, ale nie czuję się szczęśliwa. I gdzie to szczęście jest? Tu jest. Buziaki wysyłam wam. Wszystkiego dobrego i cudownego dnia wam życzę. Pa, pa.